Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym serwerze driftowym. Dzisiaj jestem sobie, zobaczcie, w Eclipse drugiej generacji, Mitsubishi Eclipse drugiej generacji. Mamy tutaj masę różnych modyfikacji, serwer widzę, że został ulepszony, ale specjalnie wyblurowałem na dole nazwę serwera, bo dostaję później masę maili od właścicieli serwerów, że są jakieś problemy, różnego typu rodzaje, zażalenia, sprawy i tak dalej, więc wolę po prostu wyblurować to, żeby nie było później problemu. Okej, więc wchodźmy do zabawy, patrzcie na to. Możemy sobie tutaj różnorakie spoilery zainstalować. Cyk, 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 cyk. I oczywiście mi najbardziej się podoba ten, bo to jest chyba standardowy od Eclipse'a. Ja strasznie lubię ten model, więc chciałbym sobie go takiego zostawić. Mamy tu aż 21 różnych skrzydeł. Podejrzewam, że część z nich jest tych z GTA. W ogóle bardzo szybko mi się wczytał ten samochód. W tle słyszycie jakąś muzykę, jakiś tam drum and bass i tak dalej. Okej, patrzcie na to. Więc tak, mamy jeden, drugi. Może się tutaj przemieszczę, bo już się wieczór robi powoli. Ojej, nie widziałem nigdy takiego zderzyka do tego Eclipse'a. To musi być z jakiejś gry wyciągnięte. W ogóle gram też obecnie w Midnight Club Los Angeles i tam też mamy Eclipse'a i wymiata ten samochód po prostu. No ale tamta gra jest też taka typowa wyścigowa, nie? Zaraz my nic nie będziemy widzieć na tym samochodzie. A zaraz się zapalą lampy. Mam tu aż 14 przednich zderzaków. Mi się coś przypomina to z Undergrounda. Ten będzie właściwy, coś tak czuję, ale zobaczymy jeszcze inne opcje. Tak, tutaj mieliśmy sobie odpowiedni, numer 11, jest fantastyczny. Teraz zobaczmy, co my tutaj z tyłu możemy zainstalować. I pewnie was zastanawia, jak to, Mitsubishi Eclipse, napęd na tył. Przecież tutaj występowała wersja tylko z napędem na przód, zwykła wersja GST. Czy GSX mamy napęd na 4 koła dopiero, więc w tylnym napędzie to w ogóle nie występowało, no ale to jest serwer driftowy, tu możemy się różnie bawić. Spoilery, przepraszam, zderzaki z tyłu. Tak wygląda sobie jeden z nich. Drugi. Czwarty. Nie wiem, z jakiej to gry jest, może z jakiegoś Juicet, czy w ogóle ktoś sam projektował te, bo są bardzo ładne. Oczywiście mi się podoba najbardziej standardowy. Ale jako jest, że jest to wersja do driftu, no nie wiem, kurde. Dobra, dajmy sobie coś takiego, ten najmniej psuje wygląd. Progi, mam nadzieję, że to widać na nagraniu, co my tutaj zmieniamy. Okej, dajmy sobie taki. Wydechy. Shit! To to jest? Nie, dajmy coś takiego. Klatka. Co? Lusterka inne. Mamy coś takiego. Co? W ogóle co to za lusterka dziwna w tym samochodzie? What the fuck? Takie chyba nie były w standardzie. Nie, bo ja biorę bez klatki. Grille. A, tu nam się zmieniają. Zobaczcie, możemy sobie dodać brewki. Teraz tu nie będzie nic widać w tej grze. Może ja zamiast ten, to zmienimy sobie kolor samochodu. A więc kolor, dajmy sobie jakiś jaśniejszy, żeby to było widać, co? Żeby się potem nie mówi, ale Lucek, nic nie widać. Zrobimy tak, żeby było widać. Dajmy jak jasny niebieski na przykład, dobra. Wracamy do naszej zabawy, grille. Cyk. Tutaj mamy różne, aha, bo to są po prostu przednie reflektory, możemy sobie ustawić, tylko mamy mało. Dajmy sobie te brewki, wygląda spoko. Maska. Ja nie chcę karbonowej w tym aucie. Ale najbardziej podoba mi się zwykła, ona ma tutaj taką wypukłość z boku, strasznie mi się to podoba. Wloty powietrza. Nie, dajmy bez. Ulepszenie. Ulepszenie. Cyk. Jakieś tam. O, i zawieszenie. No właśnie, widzicie pewnie, że jedno koło jest już strasznie poza tym. Zaraz sobie ustawimy to wszystko. Tutaj dajmy sobie pyk. Ulepszenie pancerza o 100%. Tutaj możemy sobie zmienić koła, w sensie felgi, nie? Ale nie wiem, czy chcę zmieniać na te zwykłe. Wheel type. High-end, sports, nie będziemy nic zmieniać. Custom wheels.
Dobra, nie będą sobie custom wheels. Weźmy sobie turbo, zrobię coś tam ten. Tire color. Dajmy sobie tire smoke. Dajmy sobie pure black. Oh yeah. No i na koniec zostało nam jeszcze właśnie zmiana koloru już na taki ciemny. Tutaj wybierzemy sobie jakiś taki naprawdę dark green, nie zielony, na pewno nie zielony. No i spoko wygląda ta fura, co wy chcecie. Za chwilę będziemy tutaj driftować, ale zanim to jeszcze zrobimy obniżenie dodatkowe. Takie, zrobimy tutaj clinch. Okej, może ktoś powiedzieć, a Lucek, gdzie samochód w clinchu, coś ty oszalał? A ja powiem wam tak, nie oszalałem, ale w clinchu samochód zwraca na siebie uwagę po prostu, nie? Dajmy sobie taką taksówkę. Będzie taki taxi drift. Jaka nuta w ogóle na tym serwie. Nie wiedziałem, jak ją wyłączyć. Szczerze mówiąc, chciałem wyłączyć. Ale niech sobie leci, no. Niech będzie klimatycznie. Dajmy czerwonego tego Eclipse'a. Coś tutaj jeszcze mamy dodatkowo do pomalowania? Chyba nie. Candy Red. No jest tak ciemno, jakbym chciał... A może metalik dajmy. Jest tak ciemno, jakbym chciał trochę popatrzeć na ten samochód, a tutaj nic. No dobrze, tutaj mamy myk. To jest odcień, tak? Dobra, i tyle. No więc tu mamy dirt, no dirt. Nie wiem, czy dawać goda. Nie będziemy tutaj tego robić. No i dobra, teraz została nam kolejna rzecz do zrobienia, czyli musimy zrobić... Ojej, nie to chciałem. Jeszcze raz. W ogóle, to chyba można zmienić muzykę, to jest radio, tak? To są jakieś customowe radia chyba. A jednak można wyłączyć muzykę, spoko. Club stage. A rozumiem. Tutaj są oddzielne stacje radio, spoko. Dobra, to już wiem, jak wyłączyć radio, git. Teraz tak, weźmy sobie, zobaczmy. Tutaj można przesadzone rzeczy robić z tymi samochodami, naprawdę. My sobie zrobimy tutaj tak. Najpierw poszerzymy. Pewnie co myślicie, Lucek, co ty robisz, ale zaufajcie mi, ja wiem co robię. Ja wiem co robię. Teraz tak. Najbardziej jak się da, ludzie. To musi wiecie, musi zwracać uwagę na siebie, no. Dobra. Teraz tak. Nie no, tył możemy troszeczkę z tym clinchem, to przesadziłem, macie rację. Dajmy sobie coś takiego. Pyk, ale przód musi być porobiony. Teraz tutaj ustawiamy sobie kąt skrętu. Patrzcie na to. Jezu, ale to wygląda. 75 stopni, moi drodzy. Suspension. Tu się chyba nic nie dzieje, nie? Nic, absolutnie. No i git. Mamy porobiony. I teraz ta fura wygląda. Skręt kół jest magiczny, ja nie mogę. Coś się dzieje. Dobra, włączymy jakieś radyjko, żeby było fantastycznie. Oni tutaj mają na tym serwie jakieś rap. Dubstep. Jak się tego skręca? Dobra, leci jakiś dubstep. Możemy jechać. Moi drodzy, drift. Ciśniemy. Mitsubishi Eclipse porobiony. Grubo porobiony. Tak bardzo, bardzo fajnie się tutaj driftuje. O, ktoś nawet mnie tutaj rozpoznał. Fajnie. Pyk, patrzcie na to. Nice. Trochę się zlagowało. Pięknie. Strasznie lubię te zakręty, ale mam wrażenie, że się jeszcze lepiej driftuje niż kiedyś. W sensie, mam wrażenie, że ten handling jeszcze został bardziej poprawiony, bo autentycznie tych samochodów nie da się przesterować. Chociaż, no tak jak kiedyś mówiłem, każdy z tych samochodów troszeczkę inaczej się prowadzi, czy raczej troszeczkę inaczej driftuje niż pozostałe, ale najfajniejszy jest właśnie ten tuning i prawdziwe auta, nie? Pod tym względem 5M właśnie niszczy zwykłe online, po prostu rozwala je na łopatki.
To jest ekstra. No ale dobra, jedziemy. Cyk. I patrzcie, tutaj mamy w ogóle nowe zegary, tak? Nic nie widzę, kurde, jest za ciemno. Ja bym wolał jednak podczas dnia sobie śmigać. Przecież w nocy jest też klimacik. Zaraz pojedziemy na ten, na obserwatorium. O, przesterowałem, no ale teraz to chyba trochę specjalnie. Chciałem za duży kąt zrobić. Pojedziemy sobie do obserwatorium i spróbujemy w tandemie sobie powalczyć. No i co my tu mamy? Słuchajcie, tandemy, walki driftowe. I widziałem, że ktoś ma nawet Eclipse'a bardzo podobnego do mojego. O, jest tutaj. Zobaczcie, jakie fury. Czy to jest... Co to jest za fura? Czy to jest jakiś Pontiac? Nie wiem, co to jest, ale jest piękne. Tutaj Mitsubishi. Chyba robiliśmy już odcinek z Mitsubishi. Jakoś tak, ja wiedziałem, ten samochód zawsze był ten Mitsubishi Eclipse. On zawsze był tutaj na tym serwerze, w plikach. Można było go sobie w każdej chwili odpalić. Ale no jakoś nie pasował mi ten tylny napęd w tym samochodzie. Zawsze był samochód z napędem naprzód. Ciekawe, czy jeszcze umiem tutaj tandemować sobie. No way. Nie pykło coś. Ale ładnie, tutaj jadą ładnie. Mazda RX-7. I z przodu, nie wiem, co to, jakaś Toyota? Jest taka starsza. Bardzo łatwo się tu driftuje. Jak tak wbijesz sobie z Forzy Horizon 3 do takiego GTA 5M i próbujesz coś tutaj driftić, jest totalnie inna jazda, naprawdę. Ale da się, jest mega, mega przyjemnie. Brakuje mi tylko na tym serwerze, żeby można było liczyć jakoś tą punktację. Dobra, ktoś jedzie? Jedzie? 200 SX. Dobra, ktoś się tu ustawia? O, jest kilka ludzi. Dobra, ciśniemy. Ciśniemy tandemy. O, jest ten Mitsubishi właśnie. Koło mnie. Ale nie przerobiony, to jest taki, wiecie. Też ma mocny kąt. Prawie pykło. Dobra, trochę tutaj zamotałem, ale jest, nie jest źle. Ale pięknie tu wszedł ten Nissan. Ładnie, ładnie. Cyk, cyk. A gdzie on tam pojechał na skróty? Co on robi? Przecież tutaj jeszcze są piękne zakręty do ciśnięcia. To jest zawsze takie, to ja nie wiem, to jest taka... To jest taka mekka drifterów w tym miejscu. Cyk, zobaczcie tutaj Subaru albo Toyota GT86. Tutaj się ustawiają znowu tandemy. Zajebiście jest. Cisną, pięknie, zobaczcie. Tutaj co za potwór, jak on brzmi. Patrzcie na to. Cyk. W ogóle ten skręt, to jest dla mnie porąbana sprawa. No zobaczcie, jakie to są kąty. Oczywiście to jest tylko aspekt wizualny, bo niezależnie od tego, czy my sobie duży kąt ustawimy, czy też mały, to samochód będzie nam tak samo skręcał. Nie? Bo tutaj kwestia handlingu, tak w plikach pozmieniane to jest. Ale jest bosko, jest naprawdę super. I te tandemy, zobaczcie, tam z przodu lepiej driftują sporo ode mnie. Ale nie każdy sobie furę jakby przerabia, nie? Akurat Eclipse, no, jest na tyle piękny, że tutaj nie jest specjalnie jest co... Oh shit, co za ziomek. Jak wszedł w ten drift, w ogóle z kosmosu spadł. Cyk, ale fajnie, fajnie, fajnie to lata. Fajnie to autko lata, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Jadą tandemy cały czas, patrzcie, nie patyczkują się. Jedziemy tandem, dawaj ziomek. Jak się zgraliśmy, nie? Wyćwiczona ta traska. Zajebiście, zajebiście. Strasznie łatwo się driftuje na tym serwerze. Wow! Prawie pykło. Nigdy nie zgraliśmy się, żeby w tym samym momencie być w drifcie. Aj, oj, przepraszam. Ale jakoś dał radę. Ach, kurczę. Było bliziutko, zobaczcie, lusterko przy lusterku. Nice. Aj, przepraszam. Ale nakrzyczał na mnie.
No, tak mu ładnie szło, mu popsułem. Ale chciałem być jak najbliżej, a widzicie, tu się da, ta synchronizacja jest świetna na tym 5M-ie teraz. Naprawdę jest genialna. I zobaczcie, gram już tutaj od jakiegoś czasu na tym serwie. Nie ma żadnych problemów z jakimiś disconnectami. Kiedyś było naprawdę pod tym względem gorzej. Dobra, ja pojadę przodem. Cyk. Gdzie ten ziomeczek? Ale pięknie. Robi się powoli wschód słońca, świetnie. To jest jakaś doba przyspieszona chyba. Cyk. Wow, trochę za mocno zarzuciło. Dalej mnie śmieszy skręt tych kół, nie? Ja pierdzie, teraz dokładnie widać ten samochód. To jest piękne. Mało kto jakoś brzydko tuninguje. O, jest superka! Patrzcie, jaki tandem! Tandem zbiorowy teraz, słownie. Cyk. Może cały to spierdzieć, to jest też spoko. O, wow, wow, wow. O. Co to się tak wystawić? Co to w ogóle za samochód? BMW? Jakie progi w ogóle? Kto to tak zainstalował? Wygląda jak jakiś... Nie wiem, co, jak tam, trzeba to porównać? Jakiś... Jakby chciał bokiem śnieg zgarniać. Tak to wygląda z tymi programami. Taki pług z boku zainstalowany czy coś. Gdzie jest tą BMW-ką, ziomek? I patrzcie, jak pięknie. Czarna superka. Cyk. Tutaj stoją sobie. Super są te zmodowane fury. Naprawdę pod względem modeli jakościowo wygląda to bosko. A w dodatku działa bardzo płynnie. Tylko skręt, zobaczcie. Jaki skręt. Tutaj fajna audica. Elegancko. O, tam jest to Mitsubishi. Patrzaj na to, ziom. Tutaj koło kibli się ustawimy. Pięknie. Strzelamy foto. Yeah. W ogóle ten skręt jest kosmiczny. Jak to wygląda. No i moi drodzy, mam nadzieję, że podobał się odcinek z driftingu i tuningowania Mitsubishi Eclipse'a 5M. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.